Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziś mija dokładnie rok od opublikowania pierwszego filmu z cyklu Energy Boost Środa. To dokładnie 53. odcinek. Dziś jestem już zupełnie w innym miejscu i muszę powiedzieć, że jestem mega szczęśliwa, realizując siebie i swoje marzenia. Od osób, które znają mnie trochę, często ostatnio słyszę: ale Ty się zmieniłaś, kiedyś nie byłaś taka, albo widać, jak dużo nad sobą pracujesz. Jesteś jakaś inna. Tak, kochani, bardzo dużo ostatnio nad sobą pracuję, inwestuję w siebie nieustannie i rozwijam się, gdyż uważam, że dzięki temu wiem, umiem i potrafię więcej. Ale to też nie jest tak, że stosuję i robię wszystko to, o czym opowiadam w filmach w 100%. Nie, byłabym kłamczuchą i hipokrytką. Jak każdy człowiek popełniam błędy, nieraz upadam i mam chwilę zwątpienia czy gorsze dni. Najważniejsze to, że mam już tego świadomość, że łapię się na tym i staram się to zauważać, eliminować, wyciągać wnioski i nieustannie poprawiać. Jedne eliminuję natychmiast, a inne wymagają ode mnie niestety dużo więcej czasu. To trochę tak, jak w zasłyszanej ostatnio historii. Pewna kobieta miała bardzo chorego syna, który uwielbiał słodycze. Nie pomagało to w leczeniu jego cukrzycy. Ponieważ żadne argumenty do chłopca nie docierały, zdecydowała się na wizytę u wędrownego mędrca, o którym krążyły legendy na temat jego mądrych i trafnych diagnoz oraz porad przywracających zdrowie. Gdy przybyła do uczonego, opowiedziała mu ze szczegółami całą historię choroby syna i zdesperowana poprosiła o pomoc. Ten, wysłuchawszy jej, ze spokojem odpowiedział tylko: przyjdź do mnie ze swoim synem za 2 tygodnie. Powiem mu wtedy, co ma robić. Zaskoczona kobieta podziękowała za wizytę i odeszła. Gdy minęły 2 tygodnie i wędrowny mędrzec znów przybył do ich miasteczka, zgodnie z zaleceniem udała się z synem po porady. Gdy tylko weszli, uczony ich rozpoznał, ucieszył na ich widok i zapytał, jak zdrowie syna. Zrozpaczona kobieta odpowiedziała: niestety nie ma żadnej poprawy. Wędrowiec spojrzał chłopcu głęboko w oczy i powiedział: musisz przestać jeść słodycze. I to wszystko. Gdy wyszli, chłopiec zmienił się nie do poznania. Każdego dnia stosował się do zaleceń mędrca i po kilku miesiącach jego choroba zaczęła ustępować. Gdy wieść o kolejnej wizycie uczonego rozeszła się po okolicy, szczęśliwa kobieta postanowiła pójść do niego i podziękować mu za uzdrowienie syna. Ustawiła się więc w kolejkę, a gdy nadeszła jej kolej, weszła i przywitała się. Witaj, odpowiedział mędrzec. Jak czuje się dzisiaj twój syn? Bardzo dobrze, odpowiedziała kobieta. Od chwili, gdy byliśmy u ciebie, nie dotknął nawet słodyczy. Przestał pić słodzone napoje, a jego choroba prawie całkowicie się cofnęła. Więc czemu znów do mnie przyszłaś? Zapytał uczony. Po pierwsze, chciałam ci bardzo podziękować za uzdrowienie mojego syna, a po drugie, jedna rzecz nie daje mi spokoju od tamtej chwili. Powiedz mi proszę, dlaczego gdy byliśmy u ciebie po raz pierwszy, kazałeś nam przyjść za 2 tygodnie? Zamiast od razu powiedzieć mojemu synowi, co ma robić. Na to mędrzec wziął głęboki wdech, przybliżył twarz w stronę kobiety i ściszając głos powiedział: widzisz, bo ja też miałem problem ze słodyczami i musiałem sobie z tym jakoś poradzić. 2 tygodnie. Tyle zajęło uczonemu wyzbycie się uzależnienia od słodyczy i przejście przemiany. Nam, zwykłym ludziom, taka zmiana nawyków i uzależnień nie przychodzi tak szybko, co nie zmienia faktu, że jest możliwa. Tak właśnie jest ze mną. Nie powiem, że zmieniłam wszystko, że nie popełniam błędu, jestem bez wad. To wszystko ma miejsce i nieraz mi się zdarza. Ale każdego dnia walczę, próbuję i staram się być lepszą wersją samej siebie. Ta historia pokazuje, że nie musisz być nieskazitelnym wzorem, aby móc kogoś inspirować czy motywować do zmiany jego życia na lepsze. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania.